Witajcie, ja jestem Sedok i dzisiaj witam was w szybkim odcinku. Nie z telefonu, tylko z kamerki mojej. Dzisiaj pokażę wam, jak poprawić audio, dźwięk w OBS-ie i w Premiere Pro. Jak to później zboostować, żeby lepiej wyglądało i żeby było po prostu lepiej was słychać na nagraniu. Możecie zostawić subskrypcję, taką jak widzicie na dole, i łapkę w górę. Cieszyłbym się mega, mega ogromnie. Życzę wam wesołych świąt i raczej już filmów co dwa dni nie będzie, jeszcze zobaczymy. A ja przez ten czas jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego i widzimy się w odcinku. Będąc już na komputerze, najpierw musimy pobrać OBS-a, czyli wchodzimy i wpisujemy OBS i pobieracie to oprogramowanie jako pierwsze, po to, aby tam wszystko dostosować. Odpalamy go, ja go mam tutaj, pokażę wam na moim przykładzie. Możecie dodać takie filtry na audio, gdy macie streama, gdy nagrywacie i tak dalej. O, nie mam fryz. Aby to zrobić, wchodzimy w mikrofon, wejście liniowe, w tą zębatkę tutaj. Klikamy filtry. Z tych filtrów, co ja teraz tutaj używam, to mam poziomy na 6,8. Tłumienie hałasu, metoda mam na speaks i bramkę szumów mam dodaną. Bez tych efektów byłoby mnie słychać, tak? Chyba jest różnica. Więc to odznaczacie. Z poziomem możecie sami pokombinować, możecie dać więcej, ale nie wiem, czy nam uszy nie wybuchną. Ja zostawię na 6,80. Możemy również dodać jeszcze do tego inne opcje, tak jak kompresor. Więc gdy to mamy zrobione? Gdy to mamy zrobione i gdy macie nagrany swój materiał, wchodzimy do Premiere Pro. Gdy jesteście w Premiere Pro, klikacie New Project i nazywacie, no dobra, poradnik, niech będzie. I nazywacie swój projekt. Potem, gdy to zrobimy, musimy przerzucić nasze nagranie. Okej, ja przerzuciłem tutaj swój wstęp. Możemy kliknąć Ctrl+N, stworzyć sobie nową sekwencję. Ja zazwyczaj z tego korzystam. Klikacie Save Presets i później nazywacie sobie to. Ja mam to zrobione, więc klikam i okej. Przerzucamy ten filmik tutaj i widzicie Sedoka. Mam minę. Więc tak, słychać mnie jest normalnie tak. Siemano, ja jestem... Dobra, to się wytnie. Dzisiaj pokażę wam, jak poprawić audio. No i tak mnie słychać jest normalnie, bez żadnych efektów w Premiere Pro. Wchodzimy w Effects, piszemy kompresor i dajemy multiband kompresor na ścieżkę dźwiękową. Przenosimy się niżej, klikamy. Słychać tego koguta czy nie? Przenosimy się tutaj w Effects Controls, klikamy Edit i z presetu Default zmieniamy na Broadcast, później na to i jeszcze raz na Broadcast i tutaj możemy dać, ja daję zawsze 8 i 11, klikam Enter, zamykamy to i spójrzcie teraz, jak słychać jest nasz głos. Siemano, ja jestem... Podbija nam to totalnie głos, ten efekt. Jeśli macie jakieś szumy, możecie dodać sobie jeszcze efekt denoise, czyli taka jakby redukcja szumów, i wchodzicie tutaj w edit. Witajcie, ja jestem Sedo. Możecie zwiększać i zmniejszać tą redukcję szumu. Ja sobie zostawiam na takie 8. Hej, witam was w... a to jak pokazuje nam, jakby, jak to ma wyglądać, czy to ma być po prostu, czy to ma iść tak samo, czy ma jakieś mieć takie w momentach, gdy mówimy głośniej, ciszej, redukcja szumu ma występować. No możemy zmienić na to. W szybkim odcinku, już nie z telefonu, tylko z... Sami widzicie kamerki mojej, jak to słychać. Dzisiaj pokażę wam, jak poprawić audio, dźwięk. Ja ogólnie rzadko stosuję ten efekt, ale jak mam jakieś szumy, to zawsze go używam. I ewentualnie jeszcze, jeśli nie chcecie się bawić tym kompresorem, to warto zaznaczyć sobie tutaj, odznaczyć tam opcję level i tutaj wpisać na przykład 5, gdy nie macie tej opcji multiband kompresor. Tak naprawdę z tych filmików, które ja używam i w których poprawiam dźwięk, to robię tylko to, co teraz tutaj widzicie. Pro, jak to później zboostować, żeby lepiej wyglądało i żeby... Nie polecam dawać bardziej głośniej po prostu naszego głosu w audio, tylko dać ten multiband kompresor. Było po prostu lepiej was słychać. No i tak naprawdę to tyle. Widzimy się w zakończeniu. No i to właśnie byłby koniec. Myślę, że spoko wyszło i będziecie używać tej funkcji, bo jest naprawdę przydatna. Strzelcie łapkę. Zapraszam na swojego Discorda, link w opisie. Możecie również zostawić subskrypcję na kanale. Ja się z wami żegnam jeszcze raz. Wesołych świąt. Widzimy się w kolejnym poradniku lub odcinku.